A z nami obecny jest przy telefonie poseł Konfederacji, pan Robert Winnicki. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Lubił pan Krzysztofa Krawczyka? Tak, lubiłem. To był taki autor, taki piosenkarz, którego właściwie ciężko było nie lubić, powiedziałbym. I często, tak naprawdę, to często tak bywa, że dopiero jego śmierć uświadomiła też, ile utworów, z którymi jesteśmy zapoznani, których gdzieś tam słuchamy przy różnych okazjach, no to właśnie zostało przez niego skomponowanych, wykonanych. Tak, to jest często odkrywane, tak jak pan poseł mówi. Panie pośle, teraz przenosimy się do tych spraw politycznych, do tych spraw związanych z tym, co się dzieje na Białorusi. Państwo apelują, Konfederacja apeluje do rządu i informuje o tym, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy wykazuje bierność, wykazuje brak zaangażowania, jeżeli chodzi o sytuację Polaków na Białorusi. Jakie te działania według pana powinny być? Jak powinny wyglądać? Przede wszystkim powinny być to działania, o których mówi się w polskiej debacie publicznej. Znaczy to, co mnie najbardziej szokuje, to to, że nie wiem, 1/10, 1/20 tego czasu antenowego, tej debaty, uwagi rządzących, opozycji, mediów nie ma, jeśli chodzi o te prześladowania, których dzisiaj doświadczają Polacy na Białorusi, a które są największe od kilkunastu lat w stosunku do tego, co działo się w sierpniu ubiegłego roku, kiedy oczywiście był bardzo mocny ruch protestu na Białorusi i oczywiście tam działy się rzeczy też dosyć przełomowe. No ale tutaj mówimy o Polakach. Polakach mieszkających na Białorusi, mieszkających na ziemi ojców przede wszystkim, pamiętajmy. To nie oni zmieniali granice, miejsce zamieszkania, tylko granice się zmieniły. Tylko jakby to oni, nie oni wyjechali z Polski, tylko można powiedzieć, tylko Polska wyjechała. Ja rozumiem, panie pośle, to wiemy, tylko jak te działania realnie powinny wyglądać według pana, no bo Angelika Borys, pan Poczobut, oni są osadzeni w aresztach, oni są osadzeni w więzieniach. Jak mamy wpłynąć na reżim Aleksandra Łukaszenki, żeby ich stamtąd wydostać, albo jaką presję wywierać, żeby wydostać tych ludzi, skoro według tamtego systemu prawnego, sądownictwa zostali oni skazani albo mają zarzuty? No więc przede wszystkim trzeba sobie podwiedzić dwie rzeczy. Myśmy ostrzegali, że jakby polskie zaangażowanie w sierpniu tego roku, takie bardzo jednostronne, może się w ten sposób skończyć. Po prostu Aleksander Łukaszenka traktuje mniejszość polską na Białorusi jak zakładników. Po prostu trzeba było z tego sobie zdawać sprawę. Nie pomagać, nie angażować się, tak? Nie, może jakby nie być frontmanem tego zaangażowania sierpniowego w ten sposób. Bo ja rozróżniam też dwie sytuacje. Taką sytuację, w której Polska ma te narzędzia, instrumenty, dzięki którym rzeczywiście może wpłynąć na sytuację na Białorusi i nawet wspomóc zmianę władzy, która wobec nas się odnosi, czy wobec Polaków na Białorusi tak jak się odnosi, a w sytuacji, w której tych instrumentów nie mamy. I niestety nie mamy. I rozwój sytuacji nie zależy od nas, praktycznie nie zależy od nas, bo Zachód wprost zakomunikował, niemal wprost, powiedzmy to, kanałami dyplomatycznymi Moskwie, że uważa sprawy białoruskie za domenę i pole i podwórko tego, czym powinna zajmować się Moskwa. Moskwa nie zdecydowała się wymienić Łukaszenki, wtedy jeszcze przynajmniej. Być może zdecydują się to w najbliższym czasie, czy w ciągu lat, ponieważ on jest też jakby, skala oporu wobec niego jest problematyczna również dla Moskwy. No ale to jednak, rozumiem, panie pośle, ale z jednej strony powinniśmy przede wszystkim pilnować swoich interesów i zawsze tak grać, żeby przynajmniej nie stracić, żeby Polacy na Białorusi nie stracili. Ja rozumiem, tylko z jednej strony mówi pan o bierności rządu, Konfederacja mówi o bierności rządu, a z drugiej strony mówi pan o tym, że my nie mamy za bardzo instrumentów. No to jak to jest? Nie mamy instrumentów na pewno, żeby zmienić rząd na Białorusi.
tego, takich instrumentów nie mamy. A co mamy? Przyjąć wszystkich Polaków, zrobić wielką akcję repatriacyjną do Polski? Jak pan sobie to wyobraża? To jeszcze akcję ekspatriacyjną, bo oni są, mieszkają w swojej ojczyźnie, tak? Na ziemi ojców. Tak samo jak przesiedlenie naszych przodków z Litwy, Białorusi, Ukrainy. Też nie było repatriacją, jak to ukuła komunistyczna propaganda, tylko ekspatriacją, czyli wysiedleniem z ojczyzny, a nie. Ale to jest tam mniejsze słownictwo. Szanowni Państwo, co powinniśmy dzisiaj zrobić? Przede wszystkim powinniśmy postawić tę sprawę jako najważniejsze zagadnienie w stosunkach polsko-białoruskich, tak? I jakby to, co na zarzut nie tylko wobec obecnego rządu, ale wobec wszystkich rządów III RP jest taki, że była to polityka niekonsekwentna i która nigdy nie mówiła, że najważniejszą kwestią w relacjach między Mińskiem a Warszawą jest te kilkaset tysięcy Polaków mieszkających na Białorusi. Rozumiem, ale to dzisiaj powinniśmy wydalić jeszcze więcej dyplomatów białoruskich z Polski. Powinniśmy wpłynąć na ambasadora, który jest w Polsce. Jakie działania realne, panie pośle? Dzisiaj powinniśmy przede wszystkim pokazać Łukaszence, że prześladowanie Polaków go kosztuje. Jak pokazać? Uderzyć przede wszystkim, ja przekazałem w zeszłym tygodniu notatkę na ten temat do MSZ-u, przede wszystkim powinniśmy uderzyć w białoruski transport i tranzyt. My, transportując nasze produkty na wschód, poradzimy sobie bez Białorusi, ponieważ jest trasa państw nadbałtyckich, jest trasa przez Ukrainę. Natomiast Białorusi będzie dużo ciężej sobie poradzić, jeśli my efektywnie... Rozumiem, to są te realne działania, które mogą wpłynąć na Łukaszenkę. Zaniósł pan taką notatkę do MSZ-u. Co się z nią stało? Jaka była na nią reakcja? Podziękowano mi i stwierdzono, że zostanie to wzięte pod uwagę. Natomiast tyle do tej pory wiem na ten temat. Natomiast drugą rzeczą jest też kwestia pokazania nie tylko Łukaszence, ale całej jego administracji, wszystkim tym, którzy są zaangażowani w prześladowanie, nawet na szczeblu najniższym, obwodowym czy rejonowym na Białorusi, że każdy z nich, każda z tych osób, która jest to zaangażowana, będzie miała zakaz wjazdu do Unii Europejskiej, będzie miała szereg sankcji zastosowanych, które są stosowane na przykład wobec osób zaangażowanych w prześladowanie opozycji białoruskiej. I to powinien być temat, który Warszawa powinna wnosić też nie tylko na forum parlamentu własnego, ale i na forum unijne. Tak? Rozumiem, jak najbardziej pana posła rozumiem. To uważa pan, że dlaczego takich kroków polski rząd nie podejmuje? Czego się możemy obawiać? Czy gdzie widzimy jakieś zagrożenie? Nie wiem dlaczego. Myślę, że rządzący być może są zajęci po prostu czym innym. I to jest zasadniczy problem. Nie widzę takiego przywiązywania wagi do sprawy Polaków na Białorusi. Podkreślam, jak była przywiązywana waga w sierpniu ubiegłego roku do protestów opozycji. Zapewne polski rząd walczy z kolejną falą pandemii. Musi się zmierzyć z tym, co jest tutaj nad Wisłą, zmierzyć się z pomocą przedsiębiorcom i tak dalej, i tak dalej. Zapewne wszystkie rządy we wszystkich stolicach. Ale MSZ akurat w najmniejszym stopniu się tym zajmuje. I pan minister Rau dzisiaj odwiedza Ukrainę, dzisiaj są inne rzeczy, którymi MSZ też się zajmuje, bo polityka międzynarodowa się nie zatrzymała, tylko toczy się swoim trybem pomimo COVID-a. Także to nie jest tak, że COVID wyłącza całe państwo polskie z działalności, z aktywności. A pamiętajmy też, że to nie jest tak, że coś się wydarzyło i że nie ma ciągu dalszego. We wtorek Łukaszenka dał kolejną porcję gruźb, powiedział, że to, co działo się w poprzednich tygodniach w Grodnie i w Brześciu, będzie kontynuowane. Powiedział, użył sformułowania, że Polacy dostaną po mordzie. Dzisiaj mamy informację, że białoruski parlament rozpoczął pracę nad nową ustawą oświatową, która zlikwiduje ostatnie przeczołki polskiego szkolnictwa na Białorusi, jakiekolwiek. A to jest główne, polskie szkoły są głównym takim miejscem, gdzie przekazywana jest kultura i język przede wszystkim. Mamy największą naszą mniejszość na Kresach właśnie na Białorusi, a jednocześnie tam najmłodsze pokolenie jest najbardziej językowo zrusyfikowane
z tego powodu, że nie ma szkolnictwa polskiego praktycznie. I te ostatnie bastiony, ostatnie szkoły dzisiaj Łukaszenka chce nam zlikwidować. Do czego też wzywamy? Wzywamy też do tego, żeby rząd inwestował nie tylko politycznie, ale też i gospodarczo, materialnie, bo mamy do czynienia z tym, że od kilkunastu już lat fundujemy opozycji białoruskiej telewizję Bielsat. Okej, no tam kilkadziesiąt milionów złotych co roku Polska wydaje na ten Bielsat. Ale z drugiej strony nie ma o podobnej skali, o podobnym rozmachu działania, jeśli chodzi o Polaków na Kresach. Mówimy tu nie tylko o Białorusi, ale też przecież Litwie, Ukrainie, Łotwie, innych państwach. Przy czym najbardziej dramatyczna sytuacja, najcięższa jest na Białorusi. Więc do tego też wzywamy rządzących, do adekwatnych działań, do postawienia tego jako pierwszej sprawy w relacjach polsko-białoruskich. Ostatnia wreszcie rzecz. Cieszę się, że pani Ciechanowska dwa tygodnie temu czy tydzień temu się odezwała w tej sprawie. Natomiast tutaj też powinniśmy stale jako państwo polskie oczekiwać, że jeśli my wspieramy opozycję białoruską w ten sposób, to opozycja białoruska ma absolutny obowiązek stawać w obronie Polaków na Białorusi. I byłem zszokowany, szczerze powiedziawszy, kiedy na Komisji Łączności z Polakami za granicą przewodniczący Komisji z Platformy Obywatelskiej powiedział, że my nie możemy oczekiwać tego od strony opozycji białoruskiej, którą popieramy, że my musimy ich popierać niezależnie od tego, jakie oni zajmują stanowisko w sprawie Polaków na Białorusi. No to jest coś tak absurdalnego, tak utopijnego, tak się w ogóle nie robi w relacjach międzynarodowych. Dostają od państwa polskiego konkretne wsparcie, bardzo duże, maksymalne zaangażowanie. Są, czy lubią, czy nie lubią Polaków na Białorusi. Ich obowiązkiem jest i obowiązkiem państwa polskiego jest egzekwować jednoznaczną postawę wobec mniejszości polskiej na Białorusi właśnie od tej opozycji, która dostaje tak potężne wsparcie tutaj na miejscu. To są pana uwagi, tak uważa Konfederacja, jeżeli chodzi o te relacje polsko-białoruskie. Panie pośle, jeszcze się zapytam na koniec, co się stało z zawiadomieniem do prokuratury, między innymi, które dotyczyło Mateusza Morawieckiego w sprawie lockdownu, bo państwo takie zawiadomienie do prokuratury złożyli kilka dni temu. Zawiadomienia poszły, no cóż, czekamy na odpowiedź, reakcję prokuratury. No tutaj... Na razie nic się nie dzieje. Natomiast szykujemy również wnioski i na dniach będziemy składać wnioski do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę w tych sprawach. Także działamy wielotorowo. No bo już Najwyższa Izba Kontroli także swoje zdanie wyraziła, jeżeli chodzi o przygotowanie na przykład szpitali, tak? Do tego czasu, ale uważamy, że tu jest więcej tematów do zbadania. Między jakie na przykład, panie pośle? No, poza siecią szpitali jest kwestia tak naprawdę w ogóle wprowadzenia lockdownu w systemie ochrony zdrowia w zeszłym roku, a z drugiej strony szerokie stosowanie teleporad w sytuacji, w której teoretycznie służba zdrowia jest już wyszczepiona, tak? A teleporady wciąż królują. No więc pytamy się, dlaczego taka sytuacja ma miejsce, no, kiedy pacjenci nie są oglądani i niestety to jest również powodem wielu problemów. W takim razie czekamy na te zawiadomienia, czekamy także na informacje płynące z Najwyższej Izby Kontroli. Bardzo dziękuję za ten głos. Robert Winnicki, poseł Konfederacji, był gościem popołudnia. Dziękuję, kłaniam się. Dziękuję. Pięknego dnia.